Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesiu z Attitude Polska. Oto kolejny odcinek WWE Shortcut i dzisiaj porozmawiamy sobie o Monday Night Raw z dnia 9 sierpnia 2021 roku. I zanim niektórzy się zapytają, dlaczego ten odcinek wygląda tak jak wygląda, no to ci, co oglądali odcinek o SmackDown, w ogóle nie wiem, czemu tak mało osób oglądało SmackDown, ale nieważne, no to rozkraczył mi się trochę mikrofon i teoretycznie mógłbym nagrać w normalnym stylu, no ale jest to piszczenie, które po prostu irytuje, więc dopóki nie będę mieć normalnego mikrofonu, że tak powiem, no to odcinki będą wyglądać tak, jak właśnie w tym momencie to widzicie. Tymczasem ja już nie przedłużam, przed rozpoczęciem odcinka jeszcze tylko oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No teraz zobaczmy, co wydarzyło się na czerwonej tygodniówce. Rozpoczęliśmy od wejścia nikogo innego jak samego The Legend Killera Randy'ego Ortona. No i widać było po prostu uśmiech na jego twarzy. To był chyba pierwszy raz, kiedy Randy pojawił się, kiedy już była publiczność, ponieważ chyba od końcówki czerwca nie widzieliśmy Randy'ego. W ogóle nie wiem, dlaczego go nie było, ale nie zdążył nam tego powiedzieć, ponieważ kiedy tylko przywitał nas na Monday Night Raw, to usłyszeliśmy muzykę jego tag team partnera Riddla, który oczywiście również się cieszył z powodu tego, że Randy powrócił i zapytał się go prosto z mostu, czy możemy nadal teamować. Jednak ku zaskoczeniu Randy powiedział nie. Powiedział, że to co było między nimi to już przeszłość, sprzedali koszulki, zrobili szum w internecie, jednak on woli teraz iść samemu, jak to mówiła piosenka jego byłego tag team partnera Batisty, He Walks Alone. No i oczywiście Riddlowi zrobiło się smutno i wtedy usłyszeliśmy muzykę mistrzów tag team, czyli AJ Stylesa i Omosa, którzy byli wzruszeni tym, jak smutna jest to historia, że Riddle z Ortonem już nie będą razem w tag teamie. No i po prostu AJ się z Riddla prześmiewał. Jednak wtedy mikrofon wziął Orton, który powiedział, że AJ, ja oglądałem Raw przez ostatnie tygodnie i widziałem po prostu twoje ego wylewające się z ekranu i myślisz, że to ty rządzisz na Monday Night Raw? Tak naprawdę ja jestem szefem w locker roomie i ci to dzisiaj pokażę. I dostaliśmy zapowiedź, że jeszcze dzisiaj dostaniemy walkę właśnie Randy Orton kontra AJ Styles. Można powiedzieć rewanż z WrestleMania 35. Jeszcze potem była próba Randy'ego wykonania RKO na AJ-u, potem na Omosie, jednak to się nie udało. A na samym końcu sam Riddle próbował zrobić RKO na Omosie, jednak to również nie przyniosło większych skutków. Omos kontrował, wykonał chokeslam i tak się ten segment skończył. Segment bardzo przyjemny, raczej nikt z nas nie wątpi, że jednak ostatecznie Randy i Riddle połączą te siły i razem być może nawet zdetronizują AJ-a i Omosa. Jednak teraz przechodzimy do pierwszej walki, którą miała być Baron Corbin kontra Drew McIntyre i być może niektórzy się zapytają, ej, no przecież Baron Corbin jest gwiazdą SmackDown, co on robi na Raw? A WWE nam mówi Brand to Brand Invitational, czyli karta, którą wyciągają, kiedy po prostu chcą zrobić jakieś randomowe zestawienie osób z Raw i ze SmackDown. Przed walką dostaliśmy dwa wywiady, pierwszy z Baronem Corbinem, który powiedział, że no spał tam w przyczepie produkcyjnej i ogólnie nie ma kasy i wtedy go gdzieś tam złapał po drodze Jinder i powiedział, że jak pokonasz Drew, to twoje problemy finansowe się skończą. Potem wziął mikrofon Drew McIntyre, w sensie to nie był jeden segment, tylko wszedł Corbin, potem przeszliśmy do McIntyre'a i wtedy McIntyre zaczął mówić i powiedział, że no Corbin był dupkiem i w ogóle nie powinno być dla niego współczucia i to dzisiaj pokażę. Rozpoczęliśmy pojedynek i chyba nikogo nie zdziwię, jeśli powiem, że Drew kompletnie zmasakrował Corbina. Nie był to może taki poziom dominacji jak na przykład Finn podczas ostatniego SmackDown, jednak mimo wszystko Corbin poza może paroma ciosami nie miał dokładnie nic do powiedzenia. Może poza końcówką, ponieważ wtedy mikrofon wziął Drew i powiedział, wiesz co Corbin, nie jest mi ciebie szkoda. Ile potrzebujesz, żebyś te kilka następnych dni przetrzymał? A Corbin zażądał, no, astronomicznej kwoty rzędu 100 tysięcy dolarów. Drew tak popatrzył, da, 100 tysięcy, może jeszcze 200 tysięcy, 300 tysięcy, 3, 2, 1, Claymore Kick. I w taki sposób walka się zakończyła. Po walce wyszła jeszcze cała rodzinka Jindera i nie wiem, czego oni się spodziewali, ponieważ wyszli, wyglądali jakby chcieli zaatakować Drew, jednak Drew wyjął miecz, a nie od razu, nie będziemy atakować. No przecież wiecie, że Drew ma ten miecz, więc było to odrobinę bez sensu. Jednak tymczasem przechodzimy na zaplecze, gdzie do Ortona podbiegł Riddle i zapytał się, no wiem, być może już nie będziemy tak teamem, ale czy przynajmniej mogę być w twoim narożniku? Randy powiedział, nie, don't call me bro, w ogóle odsuń się, to co było między nami to jest przeszłość. A następnie rewanż z mojego ulubionego pojedynku podczas całego miesiąca lipca, czyli Karrion Kross kontra Jeff Hardy wersja druga.
Ja mam tylko jedno pytanie. Nie można tego było zrobić od początku. Nie można było te 3 tygodnie temu dać walki Karrion Kross kontra Jeff Hardy, gdzie Kross dominuje Hardego, jak to zrobił w tym tygodniu. Nie, trzeba było go zrolapować, trzeba było zniszczyć całego momentum. I teraz Kross najpierw przegrał, potem wygrał, potem przegrał w zeszłym tygodniu z Keithem Lee, teraz znowu wygrał z Jeffem Hardym i jest to kompletnie bez sensu. Nie wiem, kiedy ma miejsce NXT TakeOver. Chyba to jest w weekendzie SummerSlam. Jednak po prostu... No, to zniszczyło postać Krossa i mam nadzieję, że ta walka, ta wygrana z Jeffem Hardy chociaż w jakimś stopniu go odbuduje. No i po walce jeszcze Kross po raz kolejny zatropał Hardego, żeby pokazać, jakim to nie jest mocarzem. Jednak teraz mój kandydat do ulubionego starcia miesiąca sierpnia, gdyż dostaliśmy pojedynek Doudrop kontra Alexa Bliss. I już samo zestawienie mówi dużo i już mogliśmy się spodziewać, że WWE coś odwali. Jednak, no tak, walka trwa, panie sobie walczą i nagle Doudrop zwraca uwagę na lalkę, która sobie siedziała w narożniku. I ja tak sobie mówię, no co, siedzi sobie lalka, czemu w ogóle ona na nią zwraca uwagę? Jednak potem zrobiliśmy animację, gdzie lalka po prostu mruga do Doudrop. Ja miałem takie, what the fuck? I tak, to jest takie, no... Wszyscy myśleliśmy, co WWE zrobi, żeby były te różne dziwne spuki rzeczy Aleksy, kiedy są już fani. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma i ma się mrugającą Lili i to tak zdekoncentrowało Doudrop, że ta została zrolapowana przez Aleksę i w taki sposób walka się zakończyła, więc naprawdę mocny kandydat do walki sierpnia. Króciutki segment na zapleczu, Sheamus rozmawia z Johnem Morrisonem i Demizem, obwinia ich za to, że w zeszłym tygodniu to przez nich oni przegrali swój pojedynek tag teamowy, że w tym tygodniu zniszczyli Koszeta, że mają się nie wtrącać, że lepiej, żeby sobie poradzili dobrze z Priestem, no i ogólnie jest supermistrzem. Tyle. I Championship Contenders Match, czyli mój ulubiony typ walki, Ricochet kontra Sheamus. Jednak w tym tygodniu nie będę narzekać z powodu dwóch rzeczy. Po pierwsze, Sheamus wygrał, więc... od razu duży plus, ponieważ jest mistrzem i jest jakkolwiek dobrze pokazywany, mimo że w zeszłym tygodniu przegrał w starciu tag teamowym. Przynajmniej nie był przypięty, tyle. A po drugie, walka była naprawdę bardzo dobra. Jednak Ricochet, no to jest świetny high flyer, więc raczej nikogo nie może dziwić fakt, że walka nie wyszła najgorzej. No i co, nie będę narzekać. Potem od razu do ringu weszli John Morrison i The Miz, od razu po nich Damian Priest, miał on lekkie spięcie z Sheamusem. Jednak tak, po raz tysięczny zestawienie John Morrison kontra Damian Priest. Widzieliśmy tą walkę nie raz, nie dwa i praktycznie za każdym razem kończyła się w ten sam sposób, czyli zwycięstwo Damiana Priesta i w tym tygodniu nie było inaczej, jednak po tej walce przynajmniej coś się ruszyło w tym programie, ponieważ najpierw Damian podszedł do Demiza i zaczął lać Johna Morrisona tą wodą z tych dripsticków i potem podszedł do Demiza, który, żeby go uderzyć, wstał, więc wow, magiczne ozdrowienie Demiza, cuda się zdarzają na Monday Night Raw, jednak to nie jest tak zła tygodniówka, jak wszystkim mogło się wydawać. No i potem oczywiście Demiz z Johnem Morrisonem uciekli, a mikrofon wziął Damian Priest, który chciał wyzwać Sheamusa. Jednak Sheamus wyszedł, powiedział, bro, przecież bro, fella, jeśli chcesz ze mną rozmawiać, to rozmawiaj, kiedy jestem twarzą w twarz, a nie kiedy ja już wyszedłem. No i o co chodziło Damianowi? Chodziło mu o jedno, czyli o walkę podczas SummerSlam. Sheamus jest wojownikiem, więc nie mógł odmówić tego wyzwania i takim sposobem mamy kolejną potwierdzoną walkę na SummerSlam, czyli Sheamus kontra Damian Priest, najprawdopodobniej o mistrzostwo United States. Okłamałem was wcześniej, ponieważ potem John Morrison próbował zaatakować Damiana Priesta, jednak mu to mu się nie udało, ale to znaczy, że nie uciekł, więc musiałem was oszukać, przepraszam. Kontynuujemy rywalizację Mace i T-Bar, czy oni mają jakąś swoją nazwę? Chyba nie, chyba po prostu są Mace i T-Bar kontra Mansur i Mustafa Ali. Jednak na całe szczęście nie dostaliśmy 3. tydzień z rzędu pojedynku tag teamowego, tylko było to zestawienie solowe, T-Bar kontra Mustafa Ali. I tu jest tyle historii, przecież całe Retribution opierało się głównie na tych dwóch zawodnikach, jednak praktycznie wcale o tym nie wspominali. No i walkę bez większych problemów, mimo że tam musiał interweniować Mace, musiał interweniować Mansur, jednak wygrywa T-Bar. Po walce chciał dobić swojego byłego mentora, jednak na szczęście przyszedł jego przyjaciel, nowy przyjaciel Mansur, który poradził sobie zarówno z Mace'em, jak i T-Barem. No i tak to się wszystko zakończyło. Jak to będzie się kontynuowało? Nie wiem, początek był fajny. Teraz jak na to patrzę i... jak se będzie. Reginald uratował się od straty tytułu 24-7. Miał tam sesję i podszedł do niego akurat to zapach przyprawny za kuriera i chyba Arthur za sprzątacza. Jednak Redziemu udało się uciec. I potem bardzo, bardzo, bardzo długie promo MVP'ego wraz oczywiście z Bobbym Lashleym.
Ogólnie większość chodziło o to, że ale ten spear mocny od Goldberga, o, ale mam żebra, ała, oje, nie da, nie da, nie da, ale ten spear mocny, o, synu, synu, ale Bobby Lashley jest mocarny i synu Goldberga, powiedz Goldbergowi, żeby nie walczył, bo nie ma szans, ała, ale ten spear boli. No i na tym mniej więcej opierał się cały ten segment. No i na końcu Bobby Lashley powiedział, że po walce na SummerSlam Goldberg won't be next, he will be done. I Bobby, trzymam cię za słowo, chcę, żebyś skończył z Goldbergiem i żeby on już nigdy, ale to nigdy, nie wracał. 3 tygodnie temu walka Rhea Ripley kontra Charlotte. 2 tygodnie temu walka Charlotte kontra Nikki o Monster Superhero. Tydzień temu po raz kolejny Nikki kontra Charlotte. Jednak w tym feudzie brakowało jednego pojedynku i było to właśnie Rhea Ripley kontra Nikki. Jednak to starcie dostaliśmy w tym tygodniu. Przed walką promo zarówno jednej, jak i drugiej, gdzie mówi na początku Rhea, że trzeba mieć tą czarną część, żeby być super, super mistrzynią. Potem mikrofon wzięła Nikki i powiedziała, że ona jest almost a superhero i ogólnie super i pokona i ła, ale ona jest dobra. Walka sobie trwa, a ingeruje w nią Charlotte i mamy dyskwalifikację. I potem jeszcze Charlotte mówi, jaka to ona nie jest niesamowita. Ogólnie na pewno rywalizacja lepsza niż ta, która prowadziła do walki na Money in the Bank. Jednak mimo wszystko nie ma żadnych fajerwerków. A jeśli chodzi o zwyciężczyni na SummerSlam, to myślę, że będzie to Charlotte. Jednak wszystkie dowiemy się podczas predykcji, która już chyba w przyszłą sobotę, ponieważ SummerSlam już niedługo, już naprawdę jesteśmy na ostatniej prostej. No i chyba teraz możemy przejść na spokojnie do main eventu. Jednak nie, bo zapomniałem wspomnieć o winietce, gdzie był Elias. I tak spojrzałem się na to, mówię, nie zapomnieli o Eliasie, przynajmniej dali mu winietkę. Jednak co tam się zdarzyło w ogóle? Był Elias, było ognisko, wziął swoją gitarę i wrzucił ją do ognia. Czyli to chyba jest koniec naszego ukochanego Grajka, koniec Eliasa. W sensie nie wiem, czy to będzie jego nowy gimmick, czy może go zwolnią, ponieważ w WWE lubią to robić. Powiecie, no ale to jest dopiero start jego nowego gimmicku. Aleister Black dopiero co powrócił i go zwolnili tydzień później, więc raczej to nie jest nic takiego nienormalnego. Jednak może planują coś nowego dla Eliasa. Ja patrzę na to z zaciekawieniem. Jednak teraz już main event. Wiecie, co w nim jest? AJ Styles kontra Randy Orton. Kto ma największego ego chuja w całym WWE Monday Night Raw? Walka naprawdę bardzo fajna, jednak jest to dwójka, no super wrestlerów. Być może patrzę na to bardziej z przychylnym okiem, bo to jest Randy Orton i AJ Styles, czyli dwóch naprawdę zarąbistych wrestlerów. No i jednak przez całą walkę ingerował Omos, który odwracał uwagę Ortona, co oczywiście nie podobało się samemu Randy'emu. Jednak na całe szczęście przyszedł nikt inny jak Riddle, który w ostatniej chwili pomógł Ortonowi. I kiedy AJ miał już wykonywać Phenomenal Forearm, cyk, pyk, RKO i do domu. Po walce do ringu wszedł Riddle. No i no, chciał reunion, Rated RKO. Ale to byłby dobry 3-osobowy team. Edge, Randy Orton, Riddle, Rated RK-Bro. To jest dobry pomysł. I już od razu moją nazwę. Chciał RK-Bro zreunitować. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Na początku Randy nie był przychylny, ale na koniec dał przytulasa Riddle'owi. A potem RKO. Ja miałem takie, nie możemy zrobić na SummerSlam Riddle kontra Randy Orton. To musi być koniec tej pięknej historii. Zróbmy to na WrestleMania nawet, ale nie na SummerSlam. Jednak na szczęście potem Randy poklepał Riddle'a, więc to było przyjazne RKO, jakkolwiek by to nazwać. No i w taki sposób Raw się zakończyło. Nie było takiej tragedii jak przez ostatnie tygodnie, jednak mimo wszystko żadnych również fajerwerków nie było. Ocena, ja nigdy nie dawałem ocen, ale tak dam nawet 5 na 10. W sensie Raw przyzwyczaiło nas do o wiele gorszego poziomu, więc nie będę w tym miejscu narzekać. Jednak jeszcze mam jedną informację. Jak pewnie doskonale wiecie, od gali NXT TakeOver Stand and Deliver your reigning, defending, undisputed Attitude Wrestling Heavyweight Champion is Lesiu. I być może niektórzy powiedzą Lesiu, ale ten tytuł nawet ani razu nie został obroniony. Jednak to nie przez to, że ja się boję go bronić w żadnym wypadku. Po prostu nikt jeszcze nie miał wystarczająco dużego kochones, żeby odpowiedzieć mi na to wyzwanie. Jednak ja się przed wami otwieram. Dlatego w tym miejscu wyzywam kogokolwiek z polskiego wrestlingowego YouTube'a na walkę typerską podczas SummerSlam 2021. Stawka nigdy nie była większa. Piszcie pod filmami swoich ulubionych polskich YouTuberów wrestlingowych, że jest okazja zdobyć złoto,
kto pierwszy, ten lepszy. Stawka nigdy nie była większa. Jednak mimo wszystko wciąż po SummerSlam your reigning defending Attitude Wrestling Heavyweight Champion will be Lesiu. Trzymajcie się.